Szanowni Państwo, opinię publiczną od dłuższego czasu pochłania temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja, która według szacunku wielu ekonomistów, specjalistów, raportów jest tak naprawdę leczeniem kompleksów rządzących. Niepotrzebna jest taka inwestycja w Polsce. Oczywiście lotnisko nowoczesne jak najbardziej, natomiast inwestycja jako całość wartości 250, nawet do 300 miliardów złotych, to jest tak naprawdę pokaz megalomanii rządu PiS. Już mamy przekop Mierzei Wiślanej, po której pływają ewentualnie jakieś barki, kajaki czy żaglówki. Nie wpłynęło to w ogóle na rozwój gospodarczy. Jeżeli te 280 miliardów podzielimy na koszt wybudowy 1 kilometra ścieżki pieszo-rowerowej, to wyjdzie, że w Polsce można by było wybudować 600 tysięcy kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. Województwo opolskie to około 3% powierzchni kraju i też około 3% ludności Polski, więc biorąc nawet ten fragment kwoty, wychodzi na to, że tu w województwie opolskim przy udziale również środków europejskich można by było wybudować 20 tysięcy kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. To takie miejscowości jak na przykład Pomorzowiczki, to takie miejscowości jak Grobniki, które leżą w ciągu drogi krajowej i które nie posiadają chodnika, nie posiadają obwodnicy. To nawet musiałbym powiedzieć o mojej gminie Tułowice, Szydów, Skarbiszowice, Tułowice. Tam mieszkańcy czekają od bardzo dawna na ścieżkę pieszo-rowerową. I takich miejsc w województwie opolskim są setki. Czy ważniejsze jest megalomania i zaspokojenie chorych ambicji rządzących, czy poprawa komfortu, jakości i bezpieczeństwa 100 mieszkańców w województwie, w regionie? Sieć dróg krajowych, sieć w ogóle dróg powiatowych i gminnych w powiecie opolskim, jako przykład, to jest około 500 km dróg powiatowych i ponad 500 km dróg gminnych. Cała sieć dróg krajowych w województwie opolskim to jest około 800 km. Także te pieniądze, jeżeli dołożyć je pieniądze z funduszy europejskich dla opolskiego, to mielibyśmy naprawdę zaspokojone potrzeby naszego województwa i naszego kraju na bezpieczne, komfortowe, ekologiczne, bo tu trzeba jeszcze podkreślić ekologię, transport rowerowy, transport nawet hulajnogami, transport pieszych jest najbardziej ekologiczny, jest zdrowy i poprawia się w ogóle kondycja fizyczna mieszkańców, tylko oczywiście mogliby jeździć, bo klimat się o tyle zmienia, że już nie mamy tak długich, tak trudnych, zimnych zim. Także używanie rowera, używanie hulajnogi mogło być praktycznie cały rok, tylko trzeba mieć jeszcze gdzie jeździć. Może tu w Opolu, może w Obwarzanku Opolskim nie jest źle, ale wystarczy wyjechać do Namysłowa, do Brzegu, do Głubczyc, na krańce województwa opolskiego i zobaczyć, jak fatalna jest infrastruktura drogowa. Nie jest to wina samorządów, jest wina rządzących, bo to rządzący przez swoją fatalną politykę fiskalną, fatalną politykę związaną z centralizacją państwa, to oni decydują w zależności od barwy politycznej danego włodarza, ile środków rządowych jest przeznaczanych na daną gminę. Jak oszacował Instytut Batorego profesor Flis, 10 razy więcej środków na inwestycje idzie na gminy związane z Prawem i Sprawiedliwością w stosunku do gmin, gdzie włodarz jest po stronie paktu senackiego. Jeszcze raz, stop megalomanii, stop wydatkowania środków na łatanie swoich chorych ambicji. Postawmy na bezpieczeństwo, postawmy na rozwój regionalny tu w województwie opolskim. I ja deklaruję, że zrobię wszystko w przyszłym parlamencie, żeby środki zamiast iść na wymysły typu CPK, przeznaczyć tu na budowę infrastruktury drogowej i ścieżek pieszo-rowerowych.